No to fajnie, to fajnie. No. No. A. To cieszę się, Jarku. Cieszę się. No, muszę kończyć. Pa. Dzień dobry, trenerze. Pamięta pan mnie jeszcze? Co mam pamiętać? No, ja na bramce stałem. Tak. Siadaj. Na bramce. Pamiętam. Wszystko wpuszczałeś. No nie, no, bez przesady, nie wszystko. Mnie wpuszczałeś, jak kolejka była. Zawsze mówiłeś, o, trener Rutkowski. Fajnie trener wygląda. U Maksyma w Gdyni, pamiętam. Nie, ja na bramce w Pogoni Szczecin broniłem. A, Gdynia, Szczecin, oba miasta nad morzem. Żart! Ha, ha! Radziu, byku! Od razu cię poznałem. Ale trener przeaktorzył. A, daj spokój. Ale powiem ci, no, dawno u mnie nie byłeś, o. Oj, i zmarszczkę na czole widzę. O Jezus, widać, o. Widać, że nad czymś intensywnie myślisz. Chcę wrócić. Do kogo? Do niej? Żart! Żart, byku! Do gry. Brakuje mi rywalizacji, zapachu szatni. Dużo ćwiczę, trenuję. Mm. Widzisz? Refleks już nie ten. Jakby to była piłka. Ale to było jabłko. Coś ci powiem, Radku. Kiedyś w czasie meczu reprezentacji juniorów Rapidu Cochabamba i Independiente Quito w 1984. Wtedy do bramki wpadło mango i sędzia tę bramkę uznał. No ale mango, nie jabłko. Radek, szczerze, ty za stary jesteś. Ty nie jesteś gotowy. Co, ja? Nie gotowy? Nie no, Radek, jak ty mi teraz zaimponowałeś! Powiem ci, ja może będę miał dla ciebie robotę. Ale najpierw podpisz to ładnie. Nie ściąga. Tak. Mhm. No i gitara. Zaraz, chwileczkę. Pan do kogo? Do Rafała. Zaproszenie, proszę.